Wybieram najładniejszą oraz najbrzydszą europejską flagę. Zrobimy sobie ranking wszystkich flag europejskich. Często zadajecie pytanie Meksu, jaka jest twoja ulubiona flaga, jaka jest najbrzydsza. Dzisiaj sobie to uporządkujemy. Pamiętajcie, że jest to wszystko kwestia gustu, bo nie ma czegoś takiego jak najładniejsza albo najbrzydsza flaga. To jest tylko moje zdanie. Natomiast jest coś takiego jak codzienne odcinki. Włączcie sobie powiadomienia, bo one pojawiają się o godzinie 18, tak żeby nic cię nie pominęło. Od razu ustalmy sobie jedną rzecz. Flaga Polski nie bierze udziału w tym zestawieniu. Z dwóch przyczyn. Pierwsza, najważniejsza, flaga Polski jest dla mnie wyjątkowa, ale nie chcę umieszczać jej jako top 1, bo ten odcinek nie miałby sensu. A gdybym umieścił ją na jakimś niższym miejscu, to pewnie byście pisali, że jestem antypolakiem. Także wykluczymy sobie flagę Polski z tego zestawienia. Na sam start odcinka chciałbym umieścić 5 flag od razu w jednym rzędzie, ponieważ nigdy mi się zbytnio nie podobały, a na dodatek po prostu są praktycznie takie same. Mają dosłownie inne kolory, są to flagi oczywiście. Pierwsza Finlandia, Dania tutaj leci, Norwegia, Szwecja również zapraszamy. Islandia jest już troszeczkę inna, ale no z Norwegią są praktycznie takie same oprócz zmienionych kolorów. Te flagi nigdy nie robiły na mnie wrażenia, więc daję je do kategorii ujdzie, bo dawać je w jakichś innych byłoby to dziwne, skoro są wszystkie praktycznie takie same, tylko różnią się kolorami. Tak w ogóle widzowie, zróbcie swoje top 3 najładniejszych oraz najbrzydszych flag i wrzućcie w komentarzu. Albo po prostu wasza najładniejsza oraz najbrzydsza europejska flaga. Zobaczymy, czy się coś pokrywa z moimi typami. Pierwsza flaga już, którą normalnie oceniam, jest to flaga Bułgarii i szczerze nigdy nie byłem jakimś jej fanem, ale nie dam jej do kategorii słabej. Tutaj zdecydowanie pójdzie do kategorii średniej. Całkiem przyjemna, lubię te kolory 3, jakie w sobie zawiera. No i nie kojarzy mi się w żaden zły sposób, także myślę, że ta kategoria będzie zasłużona. Przyszedł czas na prawdziwego game changera, ponieważ nad Białorusią bardzo poważnie myślałem w kategorii najbrzydszej europejskiej flagi. Na ten moment jeszcze pomyślę, dam ją na razie do słabej, z tego względu, że zawsze ten kraj mi się źle kojarzył, ale nawet oceniając tylko i wyłącznie samą flagę, to źle mi się kojarzy ten symbol po lewej stronie. Tak jak kiedyś się śmiałem, że wygląda to trochę jak cerata u babci, mam po prostu takie skojarzenia, także jeżeli mam jakiś widzów z Białorusi, nie obraźcie się na mnie, to po prostu moja subiektywna ocena. I tak w sumie moglibyście mnie zjechać, bo dałem do kategorii ujdzie te wszystkie państwa skandynawsko-nordyckie, natomiast nie umieściłem tam Szwajcarii, ale dlaczego? Przecież ta flaga jest niesamowicie podobna. I rzeczywiście mielibyście rację, jednak ja flagę szwajcarską bardzo lubię, daję ją do kategorii ładnej. Też warto zauważyć, że ona się trochę wyróżnia. Jest to jedna z nielicznych flag, która jest kwadratowa, nie jest prostokątna tak jak reszta, także to troszeczkę dodaje jej uroku, a poza tym trochę przypomina mi flagę Polski przez biały oraz czerwony kolor. No i ten krzyż jest na środku. To troszeczkę mi bardziej się podoba. Nie wiem, jak wy ją oceniacie. Ja ją umieszczam w kategorii ładnej. Flaga Estonii wlatuje do kategorii bardzo ładnej. Jest to pierwsza flaga właśnie w tym zestawieniu, która tam ląduje. I przede wszystkim niesamowicie podobają mi się kolory na tej fladze. Strasznie kojarzą mi się z przyjemnymi rzeczami. Nawet nie wiem, jak to głębiej nazwać. Z racji tego, że to mój ranking, to mogę sobie właśnie takie flagi dopisywać do takich poszczególnych kryteriów swojej własnej oceny. Dlatego bardzo ładna flaga. Myślę, że Estonia zasługuje według mnie. Flaga Hiszpanii wlatuje do kategorii bardzo ładnej. Ta flaga tak mi się niesamowicie kojarzy z super rzeczami. Przede wszystkim kojarzy mi się z moim dzieciństwem. Wówczas oglądałem piłkę nożną na telewizorze i Hiszpania była absolutną potęgą w momencie, w którym ja byłem dzieckiem. 2008 wygrane Euro, 2010 wygrane Mistrzostwo Świata w Afryce i 2012 wygrane Euro w Polsce. No to była absolutna dominacja tego państwa, dlatego umieszczam ją w tej kategorii, ale poza tym flaga mi się niesamowicie podoba. Nad Albanią nie będę za dużo rozważał, po prostu kategoria średnia, ani nie jest brzydka, ani jakoś specjalnie dla mnie ładna, kojarzy mi się z etapem gimnazjalnym, gdzie wszyscy słuchali po prostu Gangu Albanii, Popka, z tym najbardziej mi się Albania kojarzy. Ale flaga Andory już pójdzie do kategorii ładnej, ma bardzo fajny vibe, trochę kojarzy się z Rumunią, ale ten symbol tutaj na środku absolutnie niszczy każde marzenia o porównaniu ją z flagą Rumunii. Flaga Wielkiej Brytanii będzie znowu troszeczkę naciągana z racji niesamowitego sentymentu. Przede wszystkim byłem w Wielkiej Brytanii trzykrotnie jeszcze w momencie, w którym mój wujek tam pracował i pamiętam do dziś, jak ogromna flaga Wielkiej Brytanii wisiała w pokoju. Po prostu czysty sentyment z dzieciństwem związany, dlatego umieszczam ją w kategorii ładnej. Gdyby nie to,
Pewnie dałbym ją po prostu jako średnia albo ujdzie, ale przez to muszę ją dać do kategorii ładnej. Flaga grecka niesamowicie prosta, zawiera najwięcej pasków wśród wszystkich europejskich państw. Ja daję ją do kategorii średniej, bo ani mnie ziębi, ani nie jest jakaś kurczę świetna. Po prostu taka typowa średniawa, ale już na przykład flaga Chorwacji idzie do kategorii ładnej czy bardzo ładnej. Chyba... lubię ją, naprawdę mi się mega przyjemnie kojarzy, dodatkowo Chorwacja to naprawdę świetny kraj. Nie, dam ją do kategorii ładnej, bo jeżeli chodzi czysto o flagę, no nie jest jakoś niesamowita. Tak samo, do kategorii średniej idzie flaga Węgier, no jak ją bym miał dać wyżej w momencie, w którym Bułgaria jest praktycznie taka sama, mają takie same kolory, tylko w innej kolejności. Flaga Irlandii również mega podstawowa, kojarzy mi się przede wszystkim z taką zwyczajną, dlatego pójdzie do kategorii średniej. I tak samo pójdą Czechy, spoko flaga, ale no nie jest jakaś niesamowicie wyjątkowa. Belgia to kolejna zwyczajna flaga, również pójdzie do kategorii średniej. Tutaj mógłbym pomyśleć nad ładną, bo mega mi się podobają te kolory ogólnie. To państwo naprawdę ma taki dla mnie pozytywny stosunek, ale jednak do kategorii średniej. I Włochy, tutaj moglibyście mi trochę zjechać. Ja ją dam do kategorii ładnej, ponieważ ją bardzo lubię. Zobaczcie, ona wygląda prawie tak samo jak Irlandia, aczkolwiek flaga Irlandii strasznie mi się kojarzy z wybrzeżem Kości Słoniowej, przez co jednak ją umieściłem do średniej, a właśnie Włochy dam do kategorii ładnej. Lubię tą flagę, super mi się podoba, dlatego ją tutaj umieszczam. Na przykład flaga Austrii pójdzie do kategorii ujdzie. Niby jest mega podobna do Polski, bo jest tylko kolor czerwony dodany, ale coś mi w niej nie pasuje, jednak niezbyt mi się podoba, dlatego też postanowiłem ją tutaj dać, no ale mogłaby w sumie też pójść niby do kategorii średniej, ale no nie wiem, ujdzie, muszę ją dać do tej, bo coś mi w niej jednak nie gra. Flaga Bośni jest wyjątkowa, jest kompletnie inna niż wszystkie europejskie flagi, ma przede wszystkim trochę inne wzory, również jest to flaga, która zawiera najwięcej gwiazdek w Europie i ja ją daję do kategorii ładnej, pozytywnie mi się kojarzy, tak jak mówię, jest to kompletnie inna flaga. A na przykład flaga Litwy ujdzie. Tutaj absolutnie mi się nie podobają te kolory. Jak sobie tak myślę, mogłem może nawet dać te flagi skandynawskie do kategorii średniej, ale dam do ujdzie. Tak samo Litwa. Nawet nad Litwą bym myślał szczerze, że słaba flaga. Ale dam do ujdzie, bo no nie jest to nic specjalnego. Na przykład do tej kategorii ujdzie dam również flagę Holandii, ale tutaj fikołek, flaga Luksemburgu idzie już do kategorii średniej, a to dlatego, że o wiele cieplej mi się kojarzy taki kolor mega błękitny, a taki kolor zwykły niebieski. Tutaj nie oceniam stricte państw, tylko te same flagi, także prawdopodobnie Holandii dałbym wyżej, bo jest to całkiem pozytywny kraj, ale w tym zestawieniu jednak idzie do kategorii ujdzie. Ktoś może mówić, że robię popularne fikołki z racji tego, no że powiedziałem w sumie, że flagę Wielkiej Brytanii dałem do kategorii ładnej tylko dlatego, że mam jakiś sentyment do tego państwa, ale to bardziej chodzi o to, że widziałem tą flagę każdego dnia przez pewien etap swojego życia. Także głównie chyba z tego powodu ją tam umieściłem. Flaga Monako idzie do kategorii średniej, bo jest mega zwyczajna, tak? Dwa kolory. No bardzo wygląda jak flaga Polski, to jest dosłownie odwrotność flagi naszego państwa, ale nie ma w sobie nic takiego, żeby była wyżej. Flaga Niemiec to jest generalnie ciężki temat, bo wiadomo jak to w Polsce wygląda, ale sama flaga nie wygląda źle. Daję ją do kategorii ujdzie, nie dam jej do słabej, to jest taka zwyczajna flaga. Na przykład flaga Łotwy, ona ma jako jedyna taki kolor ciemnobordowy, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, to jest jakoś na literkę K. Jest to dokładnie kolor karminowy, co prawda on jest wyjątkowy, bo nie ma go na innych flagach, ale jednak coś sprawia, że nie. Francja ma te kolory o wiele żywsze, lepiej mi się kojarzy, bo też mogłaby pójść generalnie do kategorii ujdzie, ale dam ją do średniej. Nie, mam jakiś pozytywny stosunek do tej flagi, nie wywołuje u mnie negatywnych emocji, pomimo tego, że teraz Francja no nie jest raczej krajem, który się dobrze kojarzy. Ale u mnie w tej kategorii pójdzie do średniej, ponieważ flaga jest naprawdę spoko. Do kategorii ujdzie... albo nawet do średniej. Nie, wiecie co, nawet do ujdzie pójdą te dwie flagi. Nie lubię strasznie tego symbolu na flagach. Wiem, że tutaj również jest to może negatywnie powiedziane, ponieważ wziąłem flagę Albanii do średniej, ale z Albanią mam jakiś ten stosunek, że mi się kojarzy z gimnazjum, ale generalnie jest o wiele ładniejszy. Tutaj jednak Mołdawia to w ogóle mi się kojarzy z reprezentacją Polski, więc jak ta flaga mi się ma podobać. Ale nie, tak poza tym flaga Czarnogóry oraz Mołdawii nie podoba mi się, dlatego idzie do kategorii ujdzie w tym wypadku, a nawet w przypadku Mołdawii szczerze myślałbym, że słaba, ale nie. Zostawię ją już tutaj. Tak samo od razu
Taka sama argumentacja idzie flaga Serbii. Kompletnie mi się nie podoba. Nawet bym myślał nad słabą, ale również ją zostawię tutaj. Ale Północna Macedonia to jest flaga, która wygląda kompletnie inaczej. Podoba mi się i nawet myślę nad kategorią ładną. Czy dać w sumie... Nie, zostawię ją już średniej, ale ta flaga wyróżnia się. Jest o wiele ładniejsza i naprawdę bym myślał nad którąś z tych kategorii, ale jednak zostawię ją w tej basicowej średniej. No i na przykład Malta jest kolejną flagą, która idzie tutaj do kategorii ładnej. Podoba mi się po prostu. Nie wiem, co tutaj więcej mogę powiedzieć, bo ona wygląda jak flaga Monako, tylko ma te kolory zamienione, aczkolwiek tutaj jeszcze symbol tego krzyża. No nie wiem, po prostu. Bardziej cenię sobie flagę Malty, też takie ułożenie kolorów mi się bardziej podoba niż na fladze Monako, więc myślę, że tutaj mogę ją dać. Tak samo Portugalia jest, kurczę, ładna czy... średnia. Lubię tą flagę. Naprawdę mi się przyjemnie kojarzy, chociaż te kolory nie są takie ciepłe, przez co chyba dam ją jednak do kategorii średniej. Ale nie jest to zła flaga. Tutaj myślałbym właśnie średnia ładna, ale jednak myślę, że do średniej. Rumunia ujdzie. Bardzo takie zimne kolory. Nie lubię tej flagi. Nie kojarzy mi się dobrze. Flaga Rosji. Słaba czy ujdzie? Pod względem państwa to okropna, ale jeżeli chodzi o sam wygląd tej flagi, no to ujdzie, chociaż strasznie mi się źle kojarzy. Wiecie co? Dam ją do kategorii słabej. No, normalnie bym dał ją do tej kategorii ujdzie, ale jednak to państwo mi się źle kojarzy. Tak samo. Tutaj Słowacja oraz Słowenia, te dwie flagi również poszłyby do kategorii słabej, no bo one są praktycznie takie same jak Rosja, ale mam o wiele bardziej pozytywny wydźwięk. Dodatkowo są tutaj herby, idzie do kategorii ujdzie, ale no nie jest to nic specjalnego. Jakby co, oczywiście to jest Słowacja, to Słowenia. Ja tam mogłem źle powiedzieć, żebyście mnie nie poprawiali w komentarzach i nie pomyśleli, że aż taką gafę walnąłem. No i teraz, kategoria bardzo ładna. Kolejna flaga, San Marino, niesamowicie jest ładna, ciepła. Kojarzy mi się również z flagą Estonii, przez co ląduje naprawdę bardzo wysoko. Flaga Estonii jest taką, którą ja niesamowicie lubię, dlatego umieściłem ją tak wysoko i w San Marino mi się niesamowicie również z tą flagą kojarzy. Także daję ją do kategorii bardzo ładnej. Tutaj absolutnie nie zastanawiałem się nawet bardzo długo. Flaga Turcji ujdzie, nic specjalnego. No tutaj nie podoba mi się ta flaga jakoś słabo, jakoś bardzo. Flaga Ukrainy, to samo, kategoria ujdzie, nie bierzcie tego w żaden sposób pod względami politycznymi. Po prostu ta flaga nie jest dla mnie jakaś niesamowita, dlatego też myślę, że kategoria ujdzie w tym wypadku będzie jak najbardziej zasłużona. No i teraz flaga Watykanu również na swój sposób jest kompletnie inna. Jest to również flaga kwadratowa, jak w przypadku Szwajcarii. Podoba mi się, jest kompletnie inna, ma bardzo ciepłe kolory, dodatkowo te symbole oczywiście papieskie na niej, ale bardzo ładna. Tak po prostu, już tutaj nie będę brał pod uwagę żadnej religii, kościoła, nic takiego. Patrzę tylko i wyłącznie na wzgląd flagi i mi się przyjemnie kojarzy. Bardzo ciepła flaga, daję ją do kategorii. Czy bardzo ładno ją dać? Wiecie co? Myślę, że... Nie no, ładna. Po prostu ładna. Dam ją do tej kategorii. Myślę, że to będzie zasłużony wynik. Ale flaga Liechtensteinu. Kolorów już nie ma ciepłych, ale uwielbiam symbol korony. Tylko i wyłącznie z tego względu daję ją do kategorii bardzo ładnej. Mega mi się podoba, mówię, gdyby ten kolor ciemny, niebieski był jaśniejszy, tak jak na fladze San Marino, gdyby tutaj zamienić i koronę dać na środek, to byłaby to dla mnie absolutnie top 1 i byłaby to najładniejsza europejska flaga, ale tak to i tak leci do kategorii bardzo ładnej, myślę, że w 100% zasłużenie. I flaga Kosowa, widzę, że tutaj nie było flagi Cypru, nie wiem dlaczego autor tego quizu, a właściwie tej listy postanowi Cypru nie umieszczać, nie wnikam, jeżeli go nie ma, to go tutaj nie daję, ale pewnie dałbym go do kategorii średniej, bo jest to naprawdę spoko, aczkolwiek Kosowo dam do kategorii ładnej. Podoba mi się ta flaga, serio, mega przyjemnie mi się kojarzy. Ktoś by mógł powiedzieć, to dlaczego dałbyś Cypr do kategorii średniej, skoro jest właściwie taka sama jak Kosowo? A odpowiedź jest prosta, nie wiem, kolory mi się bardziej podobają na fladze Kosowa. Flaga Polski, tak jak mówię, nie umieszczam jej absolutnie nigdzie, ponieważ jest to absolutnie bez sensu, żeby ona... O nie, wziąłem ją i przez przypadek gdzieś musi być. Dobra, to dam ją symbolicznie do top 1, ale teraz postaram się wybrać najładniejszą i najbrzydszą flagę. No i czas wybrać teraz najbrzydszą flagę. Ją oczywiście wybierzemy z kategorii słabej. Mamy tutaj trzy flagi. Flagę Białorusi, Łotwy oraz Rosji. Od razu wam powiem, wykluczę flagę Łotwy. Jest ona brzydka, nie lubię jej, nie podoba mi się osobiście, ale nie jest najbrzydszą w całej Europie. Tutaj mam poważną zagwozdkę. Flaga Rosji czy Białorusi? Tak jak mówiłem, jeżeli oceniam same flagi, nie państwa,
to jednak ta flaga Rosji byłaby normalnie w kategorii ujdzie, więc nie byłaby tą najbrzydszą. Do kategorii najbrzydszej idzie flaga Białorusi. Nie podoba mi się, po prostu. Przepraszam wszystkich, którzy tą flagę lubią. Przepraszam osoby, które może są z tego państwa i oglądają ten materiał. Nie podoba mi się ta flaga, nie lubię jej. Najbardziej mi się kojarzy tak negatywnie ze wszystkich, dlatego idzie właśnie do tej kategorii. A teraz przejdźmy sobie do rzeczy przyjemniejszych. Najładniejsza flaga. Estonia, Hiszpania, San Marino czy Liechtenstein. Od razu wyklucza flagę Hiszpanii. Jest ładna, ale nie jest top 1 najładniejszą flagą Europy. No i teraz mam poważną zagwozdkę. Tak sobie myślałem przed startem odcinku, że umieszczę tam Liechtenstein, ale z biegiem czasu, jak sobie tak myślałem, układałem te flagi, to jednak jest tutaj za dużo takiego nieciepłego koloru. No wiecie, o co mi chodzi, że te kolory są takie mocne, raczej kojarzące się z chłodem. Dlatego flagą najładniejszą poza Polską dla mnie zostanie albo Estonia, albo San Marino. Jednak z przyjemniejszymi kolorami kojarzy mi się flaga San Marino. Ona ma je o wiele cieplejsze. Ale jednak, no coś mi mówi, że ta flaga jest tą najładniejszą, która mi się poza flagą Polski najbardziej podoba. Flaga Estonii, moi drodzy, to jest top 1. Ja właśnie ją postanowiłem wybrać. Później bym umieścił San Marino oraz Liechtenstein, nie wliczając Polski. A jeżeli chodzi o najbrzydsze, to tutaj macie to podium. Dajcie znać w komentarzu, jakie flagi według Was są najbrzydsze. Zobaczymy, jak bardzo się mylimy.